na budowie Placu Centralnego w Warszawie. Trwają intensywne prace wykończeniowe. Inwestycja ma spore opóźnienie, według kontraktu miała się skończyć w lipcu, spowodowane przestojem na czas prac archeologicznych. Wykonawcy będą kłaść kamienną nawierzchnię, wykorzystując materiał z odzyskanych płyt bazaltowych oraz granitu, aby odwzorować historyczny przebieg przedwojennych ulic, takich jak Zielna i Marszałkowska. W centralnej części placu trwają prace nad systemem retencyjnym, który pozwoli na zbieranie wody opadowej, zasilającej roślinność. Zainstalowane zbiorniki o głębokości 7 metrów wspomogą podlewanie zieleni, na którą składać się będą drzewa, trawniki oraz rośliny ozdobne, takie jak grujecznik i magnolia japońska. Docelowo planowane są łącznie ponad 200 nowe nasadzenia, w tym lipy, modrzewie i jesiony. Modrzewie, które zostaną posadzone, będą miały od 9 do 11 metrów wysokości. Firma Balzola, która buduje plac centralny, układa w ziemi specjalne klatki, tak zwane cele antykompresyjne. Będą one otaczać korzenie drzewa jak koszyk. Ten ruszt będzie przenosić ciężar posadzki placu, tak by ciężkie płyty nie naciskały na korzenie. Podobny system zastosowano już na placu Pięciu Rogów. Pod ziemią montowany jest też układ rur, za pomocą których drzewa będą podlewane. Pierwsze drzewa na placu centralnym mają być sadzone jeszcze w listopadzie. Do końca roku na placu będzie widać już połowę splanowanych 100 drzew. Jednym z drzew posadzonych na placu centralnym będzie też 30-letni buk o rozłożystej koronie. Przewidywany termin zakończenia prac to prawdopodobnie wiosna 2025 roku.